Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lekcji Muzyki z Panem Ryśkiem. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, co to jest oktawa, bo nazywamy sobie wszystkie oktawy i dowiemy się, co to jest przenośnik oktawowy. Przejdźmy teraz do klawiatury. Spójrzcie, jak zbudowana jest klawiatura. Dwa czarne klawisze, trzy czarne. Dwa czarne, trzy czarne. Dwa czarne, trzy czarne i tak dalej. To się powtarza. I w tamtą stronę, czyli do góry, i w tą stronę, czyli do dołu. A teraz powiem Wam, co to jest oktawa. Oktawa jest interwałem muzycznym. Co to jest interwał? Interwał jest to odległość między dwoma dźwiękami. Jest oczywiście więcej interwałów, ale ja dzisiaj opowiem Wam tylko o oktawie. Oktawa, czyli 8. Jak od C byśmy chcieli złapać oktawę, to liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A jeszcze prościej rzecz ujmując, te dwa dźwięki tak samo się nazywają, tylko jeden jest niżej, drugi jest wyżej. Jeżeli ja powiem, zapytam Was, od dźwięku D raz kreśnego, zagraj oktawę wyżej, to muszę wcisnąć ten dźwięk. Natomiast od tego dźwięku, jeżeli powiem, zagraj oktawę niżej, to będę musiał zagrać ten dźwięk. Czyli jeszcze raz, jeżeli zapytam się, zagraj mi dźwięk o oktawę wyżej, trzeba zagrać ten. I ten dźwięk się nazywa C, i ten dźwięk się nazywa C. Tylko, że one są w różnych oktawach. Jeżeli zagram ten dźwięk C, jeden opuszczę i ten dźwięk C zagram, to powiem, że ten dźwięk w stosunku do tego jest oddalony o dwie oktawy. I teraz trzeba sobie zapamiętać, że te nasze C środkowe na pianinie nazywa się C raz kreślne. I zaczyna ono oktawę raz kreślne. Czyli to jest C raz kreślne, D raz kreślne, E, F, G, A raz kreślne, H raz kreślne, ale te C to już będzie dwukreślne. Od tego C zaczyna się oktawa dwukreślna. Czyli to już będzie D dwukreślne, E dwukreślne, F dwukreślne i tak dalej, aż do C, które będzie już C trzykreślne. I oczywiście analogicznie w górę klawiatury będzie dalej wszystko wyglądało tak samo. Czyli od C trzykreślnego dojedziemy do C czterokreślnego i możemy jeszcze wyżej, ale tam już wyżej to rzadko się są używane te dźwięki. Podobnie jest w drugą stronę. To jest C raz kreślny. Teraz idziemy w dół klawiatury. To będzie C małe, to będzie C wielkie, później będzie C z oktawy kontra i ostatnie, najniższe C z oktawy subkontra. Teraz zobaczcie, jak to wygląda w pisowni. Rysuję najpierw klucz violinowy. I to trzeba sobie zapamiętać. To jest nasze C. Piszemy małą literką alfabetu i raz kreślne, oktawę raz kreślną określa nam mała jedynka z góry. I to trzeba zapamiętać. To w pisowni, w kluczu wiolinowym, to jest C raz kreślne, te nasze środkowe C. Później idą dźwięki po kolei. D, E, F, G, A, H i C. I podpisujemy.
to jest D raz kreśne z jedyneczką, E raz kreśne z jedyneczką, F, G, A, H i tu już się zaczyna C dwukreśne. Stawiamy dwójeczkę i jedziemy dalej. Dla przypomnienia rysuję C raz kreśne. Tam, ponieważ skończyła mi się tablica, to zacznę teraz, dojechaliśmy do C dwukreślnego. Do C dwukreślnego. I teraz dalej po kolei takie dźwięki lecą zgodnie z kolejnością. Kolejność zostaje zawsze ta sama. F, G, podpisujemy znowu nazwę dźwięku. D, ale to już jest oktawa dwukreśna, E, dwukreśna i tak dalej. F, dwukreśne, G, dwukreśne, A, dwukreśne, H, dwukreśne i C, trzykreśne. Dla przypomnienia, to jest nasze C, raz kreśne. Te środkowe. Dojechaliśmy do C trzykreślnego. I moglibyśmy pisać dalej, tak? Że to jest D, E, czyli D trzykreślne, tak? E trzykreślne. I oczywiście zgodnie z kolejnością byśmy mogli tak pisać, aż byśmy dojechali do C czterokreśnego. Jakbyśmy pisali tak dalej, to dojechalibyśmy do C czterokreśnego, które leży na 1, 2, 3, 4, 5, które leży nad piątą linią dodaną górną. Sami widzieliście, że już C czterokreśne nad piątą dodaną górną. Jest to bardzo dużo tych linii i byłoby to nieczytelne. Dlatego wymyślili coś takiego jak przenośnik oktawowy. Wygląda on w ten sposób. Zobaczcie, teraz pokażę Wam w praktyce, jak działa przenośnik oktawowy. Tutaj zapisałem Wam trzy takty wlaskotek na płotek i mrugę. I teraz zgodnie z zapisem. Pierwszy dźwięk leży na drugiej linii. W kluczu violinowym jest to nutka G. G raz kreśne. Znajduję C raz kreśne. Szukam G. D, E, F, G. To jest dźwięk G raz kreśne. I od tego dźwięku zagram Wam tą melodię. A teraz zobacz. Dopiszę przenośnik oktawowy. Zapisałem przenośnik oktawy. Jak to wygląda w praktyce? Spójrzcie na klawiaturę. Zobaczcie, normalnie, zgodnie z zapisem, powinienem zacząć od G raz kreśnego, ale ponieważ jest przenośnik oktawowy, muszę zacząć o oktawę wyżej, czyli od następnego G w prawą stronę. Jest to ten dźwięk. I teraz, zgodnie z tym zapisem, powinienem to zagrać w ten sposób. I zobaczcie, trzeba zwracać uwagę na końcówkę, gdzie się kończy ten przenośnik oktawowy. Jeżeli ja w tym zapisie bym zakończył go o tutaj,
to zgodnie z zapisem trzeba by było zagrać w ten sposób. Zobaczcie, te dwa pierwsze takty bym musiał zagrać, musiałbym zagrać tutaj, w tej oktawie, od G dwukreśnego. I koniec przenośnika oktawowego. I tutaj trzeba zapamiętać sobie, że nad pięciolinią, jak jeżeli jest napisany przenośnik oktawowy, to znaczy, że trzeba grać o oktawę wyżej, czyli w prawą stronę przesuwamy rękę o jedną oktawę. Natomiast gdy będzie on zapisany u dołu, to znaczy, że trzeba grać o oktawę niżej, czyli w lewą stronę na klawiaturze. Dokładnie tak samo jest z tym dolnym przenośnikiem. On dotyczy tylko tej pięciolinii, pod którą jest podpisany. Jeżeli ja bym chciał, żeby obie pięciolinie grały mi o oktawę wyżej, to bym musiał taki zapisać na górnej pięciolinii i taki sam zapisać na dolnej pięciolinii. Wtedy dopiero obie ręce przenosimy o oktawę w górę, ewentualnie obie ręce o oktawę w dół. Zobaczcie, tutaj wam narysowałem tak graficznie klawiaturę. To jest nasze C raz kreśne. I w prawą stronę jak jedziemy, to jest, zaczyna się oktawa dwukreśna, zaczyna się oktawa trzykreśna, oktawa czterokreśna, aż do C pięciokreśnego. Tak samo jest w dół. W dół, w lewą stronę na klawiaturze, będzie najpierw C małe i zaznaczamy to po prostu samą małą literką alfabetu. Jest to oktawa mała. Następne C piszemy już dużą literką alfabetu i jest to oktawa wielka. Następne będzie też duża literka alfabetu i tu są dwa rodzaje zapisu. Albo stawiamy jedyneczkę, albo podkreślamy. I wtedy to jest oktawa tak zwana kontra. I już ostatnie C. Też piszemy wielką literą. Można postawić dwójeczkę, ewentualnie dwie kreski pod spodem. I to jest oktawa subkontra. Teraz zobaczcie, jak to wygląda w zapisie. Rysujemy kulopasowy. I zgodnie z tym kluczem basowym na pierwszej dodanej górnej leży C raz kreśle. I teraz jedziemy w dół po kolei. To będzie i nazywamy. Przypominam, że od tego C zaczyna się oktawa mała, czyli wszystkie te piszemy małymi literami, aż do naszego środkowego C raz kreśnego. Aż skończyła mi się tablica znowu, to znaczy dojechaliśmy do C małego. I to C to jeszcze jest mała litera alfabetu. Teraz wchodzimy już w wielką oktawę i nazwamy te nutki po kolei, ale piszemy już
wielkimi literami. Bo zaczyna się oktawa wielka. H, A, G, F, E, D i C. Jeżeli chcielibyśmy to dalej pisać, to znowu byśmy musieli pisać bardzo dużo dodanych dolnych, dlatego dalej powinniśmy skorzystać z przenośnika oktawowego dolnego. I po tych przykładach już widać, po co jest nam potrzebne tyle kluczy. Chodzi o to, żeby po prostu są różnego rodzaju instrumenty. I fleciki, które grają bardzo wysoko, i te tuby, basy, gitary basowe, które grają bardzo nisko. I chodzi o to, żeby dla każdego z tych instrumentów nutki te zmieściły się w większości na 5 linii plus 3 dodane górne i 3 dodane dolne. I na tym kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i zapraszam na następny odcinek.